Ej, rację, pokaż. Dzień dobry, dobry wieczór, przywitaj się, Łukasz. Dzień dobry, dobry wieczór, bo jest godzina 20, więc 20 też jest taka godzina wieczorna, więc mogę powiedzieć. Albo dzień dobry, albo dzień. Pokaż, co chciałeś wrzucić na relację. Już ci pokazuję. Chciałem wrzucić na relację, opa. Czemu tego nie wrzuciłeś? Czemu w ogóle mi nie wyostrzył? Aha, bo tobie nie wyostrzył. Dobra, słuchajcie. Ładna ma fryzura? Bardzo ładna, taką samą jak ja, tylko że ma też przewosy z tego względu, że nas obcinał ostatnio inny fryzjer i bardzo nam się to nie podobało. Dobra, słuchajcie, o 22 startujemy. Za ile? Za półtora godziny. 20:20. Za półtora godziny startujemy, montujemy właśnie vloga, montujemy dwa TikToki i mieliśmy zrobić dzisiaj zdjęcie, no ale nie wyszło. No nie wyszło, bo troszkę nie jesteśmy... Nie ma gdzie tu zdjęcie robić, przecież rodzice nie chcą zrobić. No też mi się nie chce. To nie jestem ciuchy, aby zrobić zdjęcie przy ciężarówce w tych ciuchach. Dokładnie. Nie będziemy sobie marnować ciuchu, że zrobić. Outfitów nie będziemy sobie niszczyć. Idziemy się myć, umyjemy się, zjemy sobie szybką kolację. No to nie kłam. Myć. Tam jest mak, ale nie wiem, czy z niego skorzystamy, czy nie. Mamy ochotę nie, na maka, mamy, nie? Ale nie mamy. I ogólnie jesteśmy tu na jakimś, jesteśmy tu na jakimś hotelu. Na lewo ciągniemy Wi-Fi i... Dobra, montuj TikToka, a ja zgrywam tego vloga. Okay, dostaliśmy jeden kluczyk, ale prysznic trwa ile? 10 minut tylko, tak? O, 10 minut, no. Pewnie odpaliła stoper. Dobra, Łukasz tu czeka, a ja sobie idę się umyć. Idę sobie, bo pamiętam, że tutaj się w lewo... Szło, tak? Także idę sobie. Tu jest bankomat, jak ktoś chciałby pieniążki sobie wypłacić. O, tu jest shower. To jest to, czy nie? Tak, to jest tutaj, tak. I ja mam numer 3. Raz, dwa i trzy. Zobacz, jak tu showerki wyglądają. O. Wiecie, to na ciepłej wodzie mi dzisiaj nie zależy, bo dzisiaj naprawdę jest... O, taki jestem sobie dzisiaj zajechany. Bo dzisiaj mam naprawdę upalne dni, także ja się tu wyszaweruję i... No, bo podoba mi się to, że są wieszaki. Sobie plecaczek zawieszę. Dobra, tu już więcej nie będę wam nagrywał, jak latać będę nago. Daj się pomachać. Ja tu... Pokaż, wymana koszulka. No bo to tak, wiecie, życie kierowcy jest takie, że nie zawsze jest wszystko proste. No, no, no za 5 dni będzie już proste. Za 5 dni, to po czterech niemyciach. Nie no. Niemyciach czego? Siebie. My to tak maksymalnie, no już tak z ręką na sercu, tak tydzień, półtora się nie myjemy. No to maksymalnie. Szkoda czasu, nie? To musi lecieć. Co tam zgrywasz? Dalej tego TikToka? TikToka jeszcze. A ty już go przyciąłeś wszystko? Już się przycina, dobra. To jesteś ty. To jest ty, ja. To ja gram kogoś tam, kim nie jestem, może tak. No dobra, jestem tam. Może jesteś. Dobra, ja montuję. Montuj. Montuj i idziemy sobie zaraz do... O, coś mi ścina. Idziemy zaraz do maczka sobie coś zjeść. Godzinamy. Tarek. To w ogóle nie było udawane, że to vloga mam nagrać. Słuchajcie, ty są te powerbanki. Jak coś, to jest na bezanką. Ale to chyba musicie zeskanować aplikację i chyba z konta wam pobiera. Ale to może chyba cenę można nabrać. A spróbuj wysiąść całe do ciężarówki. Przecież się zmieści się, pasem zepniesz. Ale zobacz, raz, dwa, trzy. Będziesz miał 9 powerbanków. Ciekawe, czy można je wypożyczyć gdzieś i na następnie to wrócić albo coś. A, tego to nie wiem. To musiał. To do sprawdzenia dla ludzi, którzy. Nam to akurat jest niepotrzebne przecież. Czy ty poszczasz tu i tu musisz zwrócić, że tu. Tak. To są kontakty, to po co Fairbank? Czyli tak. Mogę pewnie zwrócić nie mieć stacji. Tak, ale my ciężarówką jeździmy, więc tam takie rzeczy są niepotrzebne. Dobra, wychodzimy umyć i idziemy do ciężarówki. Idziemy do ciężarówki. Zobaczcie, jak ładnie. Pewnie zastanawiacie się, co oznacza te A36. A36 to oznacza to, że jesteśmy na autostradzie A36, przy której znajduje się McDonald's, przy którym znajduje... Zrobili plac zabaw z tego. Z czego? To jest plac zabaw. I ten idzie ziomek przy tych spodenkach, co stoi obok nas? Tak, on stoi obok nas i wie, że my kręcimy YouTube'a i nagrywamy filmiki. Przywitaj się, Łukasz, z nim. Hej. Nie znam angielski, więc niech ktoś mi powie, że nie znam angielski, bo grubo. Bo grubo, grubo, grubo. Perfekcyjnie po angielsku. Dogadujesz się perfekcyjnie z ludźmi. Idealnie jest. To Japoniec czy to Japończy? Koreańczy. Ja się nie śmieję z ludźmi, ale... Bierzemy maka czy nie? Dobra, papierkami. Jeżeli ty wygrasz, to bierzemy. To bierzemy maka. Jeżeli ja wygram, to nie bierzemy. 3, 4, te iry. Wygrałem, tak? Czyli nie bierzemy. Nie bierzemy. Zjemy coś w ciężarówce. W ogóle za tym jaka jest oferta? To mnie ciekawi. Menu? Tak, chodź zobaczyć. Dobra, zobaczmy jakie jest menu. Chcesz szlaki do ciężarówki? Tak. Plastikowe, nie? Plastikowe. Ale plastikowych nie chcemy. Plastikowe to na festiwalach zbieramy. Mhm. Tematyczne. Czujesz zielsko? No, wczoraj też gdzieś czułem.
Z Portugalii często jarania sobie na stacjach maulaci. Chyba, że młody jara to zrobił. Chodź, jakie są z menu. Nie wyłacie kamerę. Ale z tego co pamiętam, to chyba 15 euro trzeba dać za zestaw, nie? No 15 albo 18. Plastik na francuski. Oui, non. Dobra, back. Dobrze, są obrazki. No. Chodź tu. Grupa dobra. Nie by obrazków, nie było? Dobra. Dlaczego rosyjski? Znaczy, rosyjski tu jest. Fuck, raz. No. Skasuję filmik mi za to, czy nie? Nie wiem. Czemu, ja coś wziąłem, a to już... No. Zobaczmy, że tutaj. Weźmy te... Pokaż sandwich tylko, sandwich jakie są. Kanapki, no pokaż kanapki. Dobra, kliknij. No ale nie ma obrazków, to nikogo nie zainteresuje. Obrazki powinni pokazać. Zobaczmy, bo ja się zgodziłem już. A czekaj, a ty w ogóle... Urcman. Hamburger 20... Dobra, idziemy. No, także... Myślę, że obrazki będą takie ładne akurat w Polsce, ale jednak nie ma takich obrazków. Nie ma. Idziemy do ciężarówki. No, i co tam takiego zdrowego jesz? Że... Pokaż, no, no, to ty pokaż może, co? Pizza. No, a skąd masz pizzę, jak ją zrobiłeś? Nie pizzę, bo schudłem ostatnio 20 kg, ważyłem 60, a teraz ważę 40, żeby jeść pizzę. No, smacznego. Dziękuję. Słuchajcie, zaraz ruszam. Chciałem sobie tutaj wstawić wodę na kawę, a te gówno, o, widzicie? Odbija mi. Co zmieniam ten kartusz, to mi odbija. Próbuję tu jakąś, nie wiem... blokadę klikać, nie wiem czy to od tego, jest nowy palnik, nigdy w życiu takich problemów nie miałem. Zobaczcie, pyk, podkładam, wsadzę się, gówno, naprawdę denerwuje mnie to. No to rozwalę, poczekajcie. O, pyk, wsadzone tak jak powinno być wsadzone i odbija. No, kawy nie będzie, idę sobie na stację kupić, no trudno. Jeszcze 10 minut przed startem. Daj to raz. Nie wiem w którą stronę już jakby tam kawę mogli chodzić. A powiedziałeś co się stało tam wcześniej? Ja to nagrałem, chłopie. Dajcie spokój, ty. Mnie najbardziej denerwują właśnie takie małe detale. Co najbardziej denerwujące, bo masz 10 minut do wyjazdu, chcesz sobie zaparzyć kawki. Wiadomo, takie 10 minut to jest takie, żeby kawa się zaparzyła, zrobiła, żebyś sobie tam mleczka dolał. Ja teraz muszę iść na stację. Tą kawę to wiecie, w tych papierowych to wiecie jak to jest, nie? Ale ogólnie kawa we Francji jest dobra. No, więc nie narzekaj. Jest dobra, ale w tym papierowym to ja za 3-4 minuty to ja będę miał już zimną. Taki sens picia kawy i znów będę później musiał się zatrzymać po tą kawę. Chodę. No, napiliśmy się kawy. Chcesz mieć zerwę? Nie, dobra, nie zerwę. Ale tam ma kawę, patrz. Dobra, nie, już nie chcę mi się, Jezu. A to zadzwonię i pokażę, że jest kawę, chcę. Chodź, ja zadzwonię. Ale poczekaj, bo tu kawę ci teraz za 10 euro w hotelu sprzeda, bo za 20. Stać mnie, ale nie. Idziemy na stację i teraz trzeba zrobić drogę okrężną. Drogę okrężną, ale na pewno tu winda w. A po co ci winda? A ty sprawdź, chodź Łukasz, czasu szkoda, serio. I słuchajcie teraz, o, co płotem mam przejść? No i tyle, no napiłem się kawy. Kome. To są jaja, człowieku. Jako iż kiedyś już tutaj byłem. Otwarte. Przej... O, kot zdjął. Tu się wchodzi na hotel. A tu się szlazło właśnie tutaj drogą okrężną. Tak. A ja nie wchodzę do hotelu, idę tam na stację kupić sobie kawę. Dawaj. No, mak jest otwarty oczywiście z drugiej strony. Nie muszę iść na stację, także... Mogę obrócić kamerę? Nie mogę. Tak muszę wejść. Przednią kamerą nagrywam. Tam są drzwi zamknięte. Ej, tutaj też są drzwi zamknięte. No. To będzie grube, no. No. Nie zamknięte, otwarte. No, ale są maszyny powłączone. I tak jak mówiłem, znaczy nie mówiłem, zamawiam sobie kawę w hotelu. Tak, kupiłem kawę oto w tej pięknej restauracji hotelu. Ta kawa wyniosła mnie 5 euro.
No zobaczymy. Ej, ale wiecie co, podobne ceny są w... Nie otwarte, zamknięte. No, staję. O, jest. Z drugiej strony było zamknięte, ale z tej strony jest otwarte. Śmigamy do ciężaróweczki i ruszamy. Kupiłem kawę, słuchajcie, no już widzieliście wcześniej na filmiku, kupiłem kawę. 10 raz będziesz mówił kupiłem, o tej kawie. No bo mnie to boli, ile za nią zapłaciłem. No to dobra, to... Będę o nich wspominał całe życie. Słuchajcie, jedziemy, ruszyliśmy, no niestety 5-6 minut po czasie. No ale to już, no moja wina, no moja wina, bo musiałem przewidzieć to, że palnik będzie zepsuty. A daj ciutkę mocniej światło, bo widać cię. Ale o, i teraz cię lepiej. Teraz jest pięknie, słuchajcie, jedziemy do stalowni, nie do stalowni, boli, do Bielska Białej najpierw. Zrzucić to, no rozładunek ogólnie miał być na godzinę 6 rano, no ale z przyczyn niezależnych od nas nie będzie dostarczony na 6 rano, tylko będzie dostarczony gdzieś południe, po południu. A o której dokładnie to nie wiem, bo muszę minąć Niemcy, a wiecie jak to w Niemczech jest jeszcze w poniedziałek. Tak, jesteśmy na granicy niemiecko-czeskiej. Idę wymienić myto. Urządzenie do poboru opad, bo coś mi nie działa. Tu jest taka. O, tu jest taki budyneczek, do którego trzeba iść. I tutaj się to ustrojstwo wymieni. Mateusz śpi. A ja sobie idę to wymienić. No, zobaczymy, co mi powiedzą, bo w ogóle mi nie ładuje, coś w ogóle mi nie załączy. W Polsce, tam gdzie dawno nas nie było, wróciliśmy właśnie z zagranicy. No, nagrywasz tam. Tak, nagrywam. Powiedz, ile nam zostało lepiej do celu, do rozładunku. 29 i 8 kilometra. 20 pięć pokazuje mi. Nawigacja. Zobacz, która jest godzina w ogóle, bo mieliśmy być... Jesteśmy w Cieszynie Zachód. Jeszcze na drogę ekspresową. Po drodze ekspresowej można się poruszać z prędkością 80 km na godzinę. Nie więcej, gość przed nami zamula pałę, jedzie 46, a ja jadę 56, więc elegancko, ale wypas. Żartuję, ja niestety bez mózgiem, gdzie będę blokował wypas. Jakaś osobóweczka będzie jechała może akurat 180 z wielkim tym. Pętem by musiała zahamować albo wbić się w ciebie. Dokładnie! Mam dobry humor, bo wyspałem się, spałem wcześniej 3 godziny, później 4 godziny spałem, także 7 godzinek mam odpępnione. Także dzisiaj jest poniedziałek i poniedziałek dobrze zaczęliśmy, może nie aktywnie, ale dobrze, z humorem. Aktywnie. Aktywnie, no właśnie. No właśnie. No to co, mamy godzinę 15.22. Dojechaliśmy tutaj od godziny 22, czyli no już 22 za około 2 plus 15, 17 godzin. 17 godzin zrobiliśmy 1200 km. Nie jestem w stanie nawet w to wyjść. Ale wstyd, ty. Jaki wstyd? W ogóle ja nie wiem, czy tego nie wytnę, ty. Weź to wytnij, 17,5. Przez to się w ogóle jeszcze pomyliłem i zaraz pomyliłem, ale... Grubo, 17 godzin? Zostało nam 4 godziny jakieś niecałe tego. Ale buja. Ty, jaki wstyd. Ja ci powiem gdzie, bo tu będzie w prawo zaraz taki skręt. Ty, 17 godzin? Wierzyć mi się nie chce. 15. Ty, ja też aż coś liczę. Ja wiem cię. Nie, tu? Mówiłem ci, że ten gość z przodu, co jedzie przed nami, jedzie tam, gdzie będzie. No, bo to zazwyczaj tak jest, że akurat... No i właśnie jedziemy tam, gdzie on. Właśnie jedziemy tam, gdzie ten... FCA. EFCA. Telegames. Jedzie coś tam, zobacz, zrobi. Nie, dobra. Ale wiesz, żebym puknął osobeleczkę, ona by tak... Pyk! Puknął i poleciałaby. Wyjechaliśmy na firmę. Zapnij pasy, zazwyczaj tutaj były kolejki. Ej, nie ma w ogóle nie chyba. Także wyjdziemy od strzała, mam nadzieję. Albo dadzą nam to co zawsze. Karteczka. Taka pani, nie? Tutaj daje taką karteczkę jak? Pilne. Takie pilne, że. Ale to zawsze dajemy 5 zł tego. Łap. No. 5 zł? 2 złote. 2 złote. Ej, nie ma nikogo dobrze. Nie, no jest, tam raz, ale dwie ciężarówki. Co to jest? Co to jest? Pod rampą nic nie ma. Lol. Także lol. Od strzała będziemy zrzucani. Jeżeli w ogóle to wezmą. Wezmą towar. Wjeżdżaj pod rampę od razu. Jeżeli to jest jeszcze otwarte. Nie no, otwarte. Otwarte. Lecisz sam, nie? Dobra, zostaw już tak. Puste, jakby zaraz miał oczywiście
walnąć. Zobaczcie, jaka stara, fajna fabryka. Fabryka. To nie fabryka. Ale puste jest rzeczywiście. Jak nigdy. Zawsze tu kocioł. Wszystko podowalane. Sistema Poland. Piękne jest to, bo wjechaliśmy od razu pod rampę. Nikogo nie ma, rozładowujemy się i godzina 18 pewnie będziemy w Krakowie. Ogólnie co z tym naszym drugim rozładunkiem? No, drugiego rozładunku nie będzie. Będzie tylko to. Teraz najgorsze o... Co? Otwieranie... Co? Idź mu otwórz, idzie, idź. Właśnie wyłączyłem kamerę, bo tu pan właśnie powiedział o bliźniacy ci z YouTube'a. Z YouTube'a, no, tam z TikToka powiedział. Łukasz poszedł tą bramę otworzyć, pewnie jeszcze z nim będzie bajerował. Właśnie się rozładowaliśmy, co jedziemy do Krakowa. Ten nasz drugi towar zrzuci kto inny. Zrzuci kto inny i... No. Łukasz jeszcze gada. Jak już tam się udaje? I jedziemy właśnie. Dobre, no. Dobre. Na razie. No i oczywiście nic nie może być gorszego, wyłącz to Łukasz, bo nie mam ochoty słuchać tej twojej łupaniny. Nie ma nic gorszego, jak wracać do domu i stać w korkach, to jest coś najpiękniejszego. Tak jak w trasie nam się nie zdarzają korki. Ale powiedz, jesteś wypoczęty w ogóle? Od 22 godziny jedziemy, ja w ogóle nie czuję zmęczenia. W ogóle, pierwszy raz. No, powiem ci... No nie, zjedliśmy dwa śniadania normalnie, teraz będziemy obiad jeść. Obiad będziemy jeść, 16, 31 stopni. Otworzę okna, posłuchamy dźwięk. To teraz włącz kamerę i włącz muzykę, wytwierdź. Chwila przerwy, no ale nie mamy... Chwila relaksu! Chwila relaksu. Chwila relaksu. Co się stało? Szyba nam przecież. O, nie mam nawet siły gadać, szyba nam pękła, zaraz wam pokażę. Odprysk, jakiś cieć jechał. No, widzicie, macie to niezamykanie tych swoich, a nie wiem, przez co. Jestem tak zdenerwowany, dobra. Jestem tak zdenerwowany, że nie wiem co mówić. A Łukasz co? Po audycji. No, po audycji, no. To tak. Tak wygląda Big Mac, a tak wygląda pajęczyna na szybie. Grubo co? I co? Dowód rejestracyjny mi teraz zabiorą? Czy nie? Zabiorą nam teraz się. Zabiorą? Nie, humor. Dobra, to na taki poprawę humoru zjemy sobie to. O, oto tego fast fooda. Ale ta szyba obrzydliwie wygląda. Masakra. Poważnie to tak wygląda, jakbyś jeździć się potrafił. Dajcie spokój. To jest. Ale mówię właśnie. Poleciał odprysk, bo już naprawdę nie mam humoru. Dojeżdżamy już do Krakowa, także to już w tym odcinku na pewno już nie będzie nic więcej. No ja idę na siłownię, Łukasz nie. Pójdę sobie, zrobię trening, może tam się wyluzuję, ale naprawdę powiem wam takie małe rzeczy, a już wam kiedyś wspominałem, małe rzeczy, a najbardziej mnie denerwują, bo to naprawdę, to nie jest, wiecie, dzwon czy rozwalone pukowiny, no, to jest tylko szyba. On się wymontuje i zamontuje się, no może tam, nie wiem jak oni to robią. No, w każdym bądź razie w tym odcinku to byłoby tyle. Chciałbym się z wami miło pożegnać i się żegnam miło i widzimy się w następnym. I następnego już będę, bo my też szybko raczej wyjeżdżamy, bo za tydzień mamy kolejny urlop, więc jak, no ile odpoczniemy? 2 godziny? No 2 godziny. Zmienimy szybę i jedziemy. Nie, szybki wyjazd będzie, bo w środę zaczynamy urlop, także krótki. W następną środę, nie w tą? W następną środę, no, żeby nie było, że w tą. Bo dzisiaj jest poniedziałek, a za tydzień w środę dzisiaj zaczynamy. Dzisiaj jest poniedziałek, ten vlog leci we wtorek, czyli dzisiaj jest wtorek. Czyli jutro wjedzie ten vlog, a dzisiaj jeszcze wjedzie ten twój... Dzisiaj jeszcze wjedzie ten z soboty, co to jest? Nie. Mucha padała. Mucha. Pożegnaj się. Trzymajcie się, do następnego.